Porada miłosno-anielska. Witam Was, kochani, na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Dzisiaj dla Was ta porada z kart Tarota i z kart anielskich. Zobaczmy, co przekażą nam dzisiaj karty. Karty już potasowałam i wylosowałam, więc zobaczmy od razu. Na początku oczywiście chciałam prosić Was o komentarze, lajki, o nowe subskrypcje, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem na moim kanale. Proszę, kliknij subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, byś nie pominął już żadnych wróżb na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji. Za oknami dzisiaj deszcz i burza, błyskawice, a ja wróżę. Wróżę tutaj dla Was i nagrywam. Także zobaczmy, co pokazuje karta Tarota ze stali złoty Tarot. 8 buław. 8 buław to karta akcji. Karta energiczna, karta najszybsza w Tarocie. Karta wiadomości, która już do Ciebie idzie. Być może czekasz na wiadomość od Twojej osoby ukochanej. Ona już jest w drodze. Lada moment będzie u Ciebie. Być może jakaś podróż lub przeprowadzka. Jakieś ważne przedsięwzięcie. Być może jakieś szybkie zmiany w Waszej relacji. Szybka komunikacja. To karta również dobrego, szybkiego seksu w Waszej relacji, namiętności, seksualności. Przede wszystkim karta szybkiej komunikacji, jakichś zmian, energiczności, energetyczności, czyli energia, która pała tutaj wręcz z tej karty. Osiem buław to szybkie zmiany. Zobaczmy, co dopowiedzą anioły. Nowy dom. Przeprowadzka to krok we właściwym kierunku. Kochani, być może planujecie razem mieszkać z Waszym partnerem, z Waszą partnerką. To właściwy moment, by razem zamieszkać, by się przeprowadzić. By wyjechać. By znaleźć wspólne mieszkanie. By razem coś przedsięwziąć. Być może chcecie gdzieś wyjechać razem. Zacząć zupełnie coś nowego. Tutaj jest dobry czas na takie przedsięwzięcia. Klucze anielskie. Słuchaj innych. Czyli doradźcie się jeszcze może kogoś, fachowców, ludzi, którzy znają się na takich, nie wiem, kupnie, sprzedaży domu, przeprowadzkach w jakieś konkretne miejsca. Ponieważ tutaj chodzi o Wasze wspólne nowe gniazdo. Ewentualnie wyjazd. Zmiany raptowne, szybkie. Czyli posłuchać również innych, doradzajcie się. Ucz się z życia, czyli ucz się na swoich błędach. Ucz się od innych przykładów. Kochani, dużo ruchu w tym tygodniu, dużo zmian. Dużo wiadomości, intensywna komunikacja, w końcu aktywność, energia. Być może wspaniała seksualność, być może podjęcie kroków, by zamieszkać razem. Wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Do usłyszenia już wkrótce.